Jako wegetarianin, a nawet weganin, powinienem mieć troszkę problem jednak, wiecie, z tym, że świnki i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, jak tak temat przemyślałem, przecież tych świnek nikt nie zje. Z racji, że prawda jeden już Lego, no co prawda Lego, ale jednak tuber zrecenzował ten zestaw, pozazdrościłem mu go mocno i postanowiłem sam recenzję tego zestawu zrobić. 818 są to klocki, których ja chyba jeszcze nigdy nie testowałem, więc to będzie pierwszy raz. Supermarketu też nie testowałem, chociaż ostatnio na przykład było coś z Momo z Rossmana, tam był taki pseudo supermarket, więc jednak jakiś inny market testowałem, tak? Jakie mamy informacje? Okej, że oczywiście po tym będziemy mądrzejsi, piękniejsi, w ogóle fajniejsi, w ogóle Peppa Pig, chamsko zgapione logo. Przez chwilę myślałem, że to trzecia ręka i to jest w ogóle General Kenobi, wiecie. Niby pseudo nadany numer 819555, jakoś w to wątpię. W zestawie znajdziemy dwie figurki, a będzie to zdecydowanie Peki. Właśnie, to nie jest Peppa, tylko znaczy wątpię, bo jak już tak jadą grubo z zgapianiem, pewnie bym nazwali tak jak trzeba. No i Papa, Papa Peppa, czy jakąś tam nazwa. Papa Peppa, papa. Także tutaj mam ostrzeżenia, żeby nie być zadowolonym czasem, gdy to otworzymy, żeby nie płakać po tym, jak zobaczymy coś w środku i żeby, prawda, nie strzelić sobie headshota, to chyba też po tym, jak zobaczymy, co jest w środeczku. Klocki tam dość luźno latają, znaczy luźno, no tam, no latają po prostu po środku, z tyłu właściwie niezbyt dużo zaprezentowane. Moi drodzy, z racji tego, że, prawda, nie jestem pierwszą osobą, która to testowała, może zobaczmy też, połączmy sobie tę recenzję z fragmentami tego drugiego Legotubera. Jeżeli chodzi o supermarket, świetne kolory, dużo wyposażenia, dużo artykułów spożywczych, więc już nie mogę się doczekać, kiedy my sobie to otworzymy, więc otwierajmy! Chrumchających przyjaciół. No i mamy bardzo krótką instrukcję, to dobrze, nie marnujemy przynajmniej papieru, no i zaraz to sobie zbudujemy, bo no, wygląda to dużo, dużo lepiej niż wszystko, co miałem kiedykolwiek do tej pory w rękach, jeżeli chodzi o klocki konstrukcyjne, więc tutaj nie zwlekajmy, tylko przyjrzyjmy się temu cudowi, no, myśli architektów, projektantów i Bóg wie kogo jeszcze. Tak, moi drodzy, ja również pozwoliłem już sobie otworzyć to opakowanie i żeby nie było, moi drodzy, ta recenzja celowo jest zrobiona tak, że wszędzie ta przeplatana i jego zdaniem i moim zdaniem, ale ja jakby tutaj dopiero to w montażu zrobię, więc dopiero zobaczymy, jak nasze zdania są podobne, jak niepodobne. Także moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Instrukcja na moje oko nie wygląda źle. Jest to zastosowana ta technika, że wiecie, byłe klocki są wyblakłe. Ja już w ogóle figurki sobie pozwolę złożyć, a dopiero później się kapłem, że tak będę robił przeplatanie. No trudno. Niewiele straciliście, ale montowało je się w miarę łatwo. Pierwszy plus, oh Boże, co za czasów dożyliśmy. Plusem jest to, że instrukcja jest prosta, niezmięta. Moi drodzy, figurki, aha, tu mi się jeszcze nie docisnęło troszkę i no właśnie. Tak jak mówię, tu się za dużo nie dzieje, więc wiele przyjemności nie straciliście. Jak widzicie, to się nie do końca dociska. Lata to tak luźno, nie wiem, czy tak ma latać, czy nie. Te rączki są ciekawe, kurczę, bo powinienem jednak wam pokazać, jak to zrobiłem. No, ale już za późno. Ten fragment akurat zrobiłem z wyłączoną, wiecie, kamerką, bo mówię, będzie, o, okej. No i właśnie tu macie zaprezentowane, jak to wygląda. Dość ciężkie do zmontowania, dość naprawdę dla małych rączek, to już w ogóle tragiczne do zmontowania to będzie. Natomiast instrukcja w miarę pokazuje, by robić to na leżąco. Przy czym powiem wam szczerze, że to taki średni ratunek jest, ale jest jakikolwiek, więc czekajcie, montuję jeszcze raz. No moi drodzy, praca jak dla snajpera i właśnie dlatego nie nagrywałem wam trochę tego, co się dzieje, bo po prostu praca jak dla snajpera. Sam nadruk, no powiedzmy, nie jest perfekcyjny, nie jest, jest tragiczny, ale nie oszukujmy się, tutaj nie ma nie wiadomo jakich rzeczy, by ten nadruk mógł się jakoś skiełbasić. Tego montowało się lepiej, z racji tego, że faktycznie te części tutaj były większe. Główka lata zdecydowanie zbyt luźno, bym powiedział, zbyt luźno, łatwo ją zdejmujemy. Nóżki troszkę, rączki dokładnie te same gabaryty, co małej świnki. Tutaj nadrukowo też, no mogło być lepiej, mogło to być fajnie zrobione. Dobra, moi drodzy, nie traćmy czasu, powiem wam tak, jakość klocka...
totalnie najsłabsza jakość podróbek. W sensie najsłabsza jakość, totalnie inaczej, przeciętna podróbka. No właśnie, nie wyrażająca się to ni w dobrą, ni w złą stronę. Totalna przeciętność, totalna, dosłownie szarość. Mamy nawet tego pomarańczu, klasyka takiego klocka podróbkowego, chamskiego i tyle. Dobra, co to zbuduje, zaraz sobie mówimy, może gotowy produkt, co? No i mamy dużo, dużo lepsze klocki. Fantastyczna kolorystyka, styl. No naprawdę, to trzeba było być nie lada mózgiem, żeby to zaprojektować. No a te minifigurki to już po prostu ósmy cud świata. Pozwólcie, że się temu wszystkiemu przyjrzymy. Nie, dobra, dobra, stop, bo pomyślicie, że jeszcze to wszystko mówię na serio. Tak naprawdę mega się namęczyłem, żeby to zbudować, bo ciężko było szczególnie te minifigurki złożyć, a i sama instrukcja odnośnie reszty też nie była intuicyjna, bo najpierw budowaliśmy górę, a później tutaj trzeba było się wpychać, żeby jeszcze coś na tej ladzie zbudować. No naprawdę, masakra. Jedna naklejka, która została tak, no, brzydko przygotowana, nie była wycentrowana, więc trochę kijowato to wygląda. No i ta kolorystyka, słuchajcie, nie ma tutaj ładu ni składu, niby kolory fajne, pastelowe, ale tak aż mocno urozmaicone, no dziwnie się to prezentuje i kompletnie nic na półkach. Co to za supermarket? Z PRL-u jakiś? No naprawdę, fatalnie, aż tutaj widzę, że jadą panowie, żeby do Wariatkowa zabrać te wszystkie minifigurki, ten cały zestaw. A może jeszcze odnośnie minifigurek to, no przyjrzyjmy im się nieco z bliska. I pewnie teraz myślicie, Maciek to na pewno przesadza, przynajmniej jeżeli chodzi o mini... No i gotowy konstrukt, moi drodzy, prezentuje się w taki, nie wiem jak to nazwać, ale może delikatnie, niezbyt fajny, specjalny sposób. Znaczy powiem tak, całość faktycznie budowało się dość prosto, nie miałem tu problemów, że coś trzeba mocno dociskać, że coś się dzieje złego, składa się to skrajnie łatwo, trochę się boję, że tak samo się będzie rozkładać, chociaż nie rozkłada się, w sumie samo jakoś się tu nam w rękach nie rozpada. Bardzo ciekawe jest to, że kolorystyka została utrzymana w fajnym tonie, że w ogóle te kolory są w miarę ładne, różowy, ciekawy i w ogóle, ale się kończą plusy. Tu się kończą plusy, moi drodzy, ale dobra, po kolejności. Po pierwsze, ja się tak spytam, co my w tym supermarkecie możemy kupić? Bo no jak dla mnie, półek tu żadnych brak, okej, jest okienko, ale absolutny brak jakiegokolwiek towaru. Nic się tu nie dzieje. No co tu się kupuje? No bo chyba nie za przeproszeniem kawałek tego świniaka, chyba nie kawałek szynki, że tutaj sobie sprzedawca coś odrywa i podaje przez tą ladę. No właśnie, sprzedawca, opakowanie jasno nam mówi, że tutaj pan papa będzie za ladą. A uwaga, pan papa za ladą wygląda tak. Żeby nie było, że ten pan papa za ladą sięga tak, więc co najwyżej możemy widzieć bebzol pana papy, brodę i ryjec, dół ryjca pana papy, albo nie chcę myśleć nawet co pana papy możemy widzieć z tej perspektywy, ale na pewno nie pana papę. Musielibyśmy panu papę albo urwać łeb i chyba tak wstawić na jakimś klocku, żeby pan papa mógł być za sklepem. Więc no niezbyt zupełnie. Razi sklep pustką, pan papa mówię tu kurde nie wiem, chyba żebyśmy jakoś tak mu ten łeb tu wcisnęli, no chyba jedynie tak, jakiś jak kred tu wygląda. Sam fakt też, że w ogóle sklep, supermarket jest karkołomny, no bo co tutaj, tu się, aha, może chyba się wchodzi tu, ta świnka tu w ogóle wtedy nie sięga ziemi, bo przez te rączki, chyba że możemy mieć na bok te rączki, to czekajcie. No, dobra, musiała być na bok, nie, też się nie mieści, przez sukienkę się nie mieści, więc średnio jest to bawialne i ona wtedy tak zwisa tu w powietrzu, jeszcze to nam się trochę rozlatuje, jak mówiłem, łączy się łatwo, ale też łatwo niestety się rozpada, ale nie tak łatwo, żeby to jakoś specjalnie utrudniało pracę, no aczkolwiek zbyt mocno tu nie możemy nic naciskać, no bo się faktycznie rozpada. Nie sięga ziemi, więc tutaj ta lada jest niebawialna, więc ją powinno się w ogóle wywalić stąd, a to się nagle trzyma mocno. Ale patrzcie, wyrwam to, a tu mi odpada, moi drodzy. Więc sam sklep jakby stał tak sobie w mieście pod gabarytem zwykłych hipków, na przykład tych, to byłoby, nie, też za wysoki jest hipek, to byłoby w miarę okej, ale żeby stał w mieście, no to w miarę jeszcze spoko, nie?
ale tak, żeby się bawić tymi świnkami, to już zdecydowanie średnio, chyba że poza granicami tego sklepu. Kolorystyka jest ok, jakość klocka, mówię, totalnie przeciętna, ale powiedzmy, że pi razy drzwi może być. Natomiast mimo wszystko podział, moi drodzy, na plus. Mimo wszystko podział na plus. Oczywiście one nie kosztowały niestety dychy, one były oj, dużo droższe. Tu wam napiszę, o ile się ogarnę, bo muszę odnaleźć, ile to kosztowało. Więc generalnie chyba jednak średnio. Chyba że to jest totalnie psychofanem świnki Pepy, ale figurki nie składają się fajnie, szczególnie te małe. No totalnie, tylko i wyłącznie dla psychofanów świnki Pepy. Dla psychofanów klocków alternatywnych dla Lego raczej bym odmówił, bo są zbyt drogie. A figurki nie są takie bekowe jak inne właśnie świnki Pepy, więc co tu dużo gadać. 6 bym dał, 6/10, ale nic więcej. Dzięki, że byliście, to oczywiście pojedźcie do miasta, gdy miasto już wróci. Nie zapominajcie. Bye!